Szanowni Państwo, zanim zaczniemy naszą imprezę na dobre, pozwolicie Państwo, że dla ścisłości, dla tych, którzy nie do końca jeszcze znają wszystkie przepisy i zasady walki w poszczególnych formułach, przedstawimy Państwu, co wolno, a czego nie wolno w poszczególnych formułach walk, które dzisiaj Państwo zobaczycie. W formule MMA prezentację technik zobaczyli Państwo w wykonaniu Łukasza Zaniewskiego, pierwszy dan jiu-jitsu. I Krzysztofa Żebrowskiego, również pierwszy dan jiu-jitsu. W walce MMA dozwolone są wszystkie uderzenia pięścią na wszystkie poziomy ciała. Również pięścią tak zwanym młotkiem, czyli tetsui, uderzenia w każdą powierzchnię ciała. Tak jest, oczywiście z wyłączeniem uderzeń w krocze, uderzeń w gardło i uderzeń w oczy. Dozwolone są również wszystkie kopnięcia na każdy poziom ciała, łącznie z uderzeniami kolanami, z tak zwanym ściąganiem głowy. Wszelkie kopnięcia i uderzenia w pozycji stojącej, tak zwanej stójce, są dozwolone. W MMA również dozwolone są wszelkiego rodzaju rzuty i obalenia z wyłączeniem rzutów za samą głowę oraz rzutów, kiedy przeciwnik ląduje na głowę. I teraz kilka takich przykładowych rzutów, które mogą się zdarzyć w trakcie walki. Oczywiście za te techniki zawodnicy również dostają punkty. Sędziowie obserwują, obalenia są punktowane, rzuty również. Tak jest. A więc wszystkie takie są dozwolone. Niedozwolone zaś, tak jak powiedziałem, są rzuty, gdzie przeciwnik ląduje na głowę. Tak jest, oczywiście nie lądujemy na głowę w tej chwili. Grozi to naprawdę bolesną kontuzją. Niedozwolone są również rzuty z dźwigniami. Taki rzut również jest niedozwolony. Oczywiście tych rzutów z dźwigniami jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. Kiedy walka przenosi się do parteru, czyli do pozycji leżącej, dozwolone są nadal wszelkiego rodzaju uderzenia, łącznie z uderzeniem na głowę, z wyłączeniem uderzeń łokciami na głowę, natomiast atakowanie tułowia łokciami, nóg łokciami jest dozwolone. Niedozwolone jest kopanie w głowę przeciwnika leżącego na ziemi. Niedozwolone są tak zwane stąpy, czyli stawianie stopy na głowie przeciwnika z góry. Tak jest. Niedozwolone są również tak zwane soccer kicki, czyli uderzenia tak jak piłkarz kopie piłkę, również w głowę, tak? Niedozwolone są takie uderzenia. Natomiast przeciwnik leżący, w związku z tym, że drugi przeciwnik stoi, może go nadal kopać w każdą część ciała, łącznie z głową, tak? Jest to, jak Państwo widzą, możliwe i wykonalne. Dozwolone są również tak zwane slamy, czyli rozbijania na dowolną wysokość, podniesienie i rozbicie o matę przeciwnika, który nas trzyma w tak zwanej gardzie. To wszystkie techniki, które są dozwolone. Walka w formule MMA, jak wiecie Państwo, jest dość dynamiczna i czasami momentami brutalna, ale nad jej prawidłowością zawsze czuwają sędziowie. I liczymy na to, że wszyscy wyjdą cało i zdrowo, a Państwo będziecie mieli dużo radości z oglądania walki MMA. Serdecznie dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Teraz przedstawimy techniki w formule karate, w formule K1, Muay Thai i boks. Proszę bardzo, tutaj mamy przyjemność gościć na ringu senseja Michała Gibnickiego. Przez chwilę zaczeka, jeszcze przedstawimy go. Większość z Państwa kojarzy tego człowieka, który dwukrotnie zwyciężył na gali bardzo efektownie. Natomiast senpai Marian Zając będzie pokazywał techniki dozwolone i niedozwolone w formule K1 Muay Thai i boksu. Proszę bardzo, zaczynajmy. Zacznijmy od technik nagedan, technik nożnych.
One, jeżeli chodzi o formułę karate, muay thai i K1, są takie same. To są techniki okrężne, od wewnątrz, od zewnątrz, kolanem, piętą też można uderzać. Tak, do przodu i oko, bardzo niebezpieczna technika, ale skuteczna. Obrotowe techniki na Gedan. Następnie strefa środkowa, strefa Chudan, jak ją nazywamy w karate. Techniki okrężne, frontalne. Też dozwolone. Joko, bokiem, stopo. Tak. Obrotowa Ushirogeri też jest dozwolona. Z jednej, z drugiej strony. Hizagiri, tak, kolanem można też. Jeżeli chodzi o formułę Muay Thai i K1, można złapać przeciwnika w momencie zadawania ciosu kolanem, natomiast jeżeli chodzi o karate, jest to zabronione. I proszę dalej teraz. Techniki na Jodan, też podobna sytuacja, obrotowe techniki. Tak, Ushiro Mawashi. Maigeri na Jodan dozwolone. Yoko na Jodan, też niebezpieczne techniki, bardzo niebezpieczne. Opadająca technika kakato, z góry, pięto. Czy tak też można. Uramawashi. Co? Oj, oczywiście z wyskoku, dobi, hizagiri, te są dozwolone. Teraz techniki ręczne w karate. W karate można uderzać tylko i wyłącznie na strefę środkową. Nie można uderzać pięścią w twarz. Ale też techniki są podobne jak w boksie czy w K1, z tym, że też można uderzać łokciem z góry, z boku. Proszę teraz, techniki na Jodan w boksie, w K1 i w Muay Thai stosowane, okrężne, frontalne, od dołu. No z tym, że w Muay Thai możemy jeszcze uderzać łokciem na twarz. Tak, bardzo niebezpieczna technika. Obrotowa. I to wszystko. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.